Dzień dobry. Dzisiaj gość, czyli zastępca burmistrza Wisły, pani Katarzyna Czyszka-Zmierczak. Dzień dobry, witam pana, wszystkich oglądających. No i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Porozmawiamy najpierw o tym, co było wcześniej, czyli przed Urzędem Miasta była kultura i Wiślańskie Centrum Kultury. Tak, przez ostatnie 4,5 roku zarządzałam Wiślańskim Centrum Kultury. No to były bardzo wymagające lata, bardzo intensywne, ale też przyniosły wiele spełnienia i radości. Tak, to był taki okres, z którego jestem bardzo dumna, że podołałam też temu zadaniu. A jakie zadanie, jakie osiągnięcie jest szczególnie pani bliskie? Jakoś tak pamięta pani o nim szczególnie ciepło i miło? To znaczy na pewno ciepło i miło będę zawsze wspominać zespół, który udało się stworzyć w Wiślańskim Centrum Kultury, bo to są naprawdę osoby bardzo zaangażowane, kreatywne i będące w stanie poświęcić wiele dlatego, do tego, żeby dane wydarzenie, bo dany cel został zrealizowany. Praca w kulturze nie jest łatwa. Można by sobie pomyśleć, że no, to ciągła impreza tak naprawdę. Mnóstwo też okazji do poznania ciekawych ludzi i zobaczenia, jak oni funkcjonują w takim życiu codziennym od środka, zanim wyjdą na scenę. Natomiast no, jest to bardzo trudny kawałek chleba, bo praktycznie w tym sezonie wysokim my pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu, od rana do późnych godzin wieczornych, nocnych. Na następny dzień trzeba było znowu przyjść do pracy, ogarniać różne rzeczy też merytoryczne, papierkowe, formalne, po to, żeby kolejne wydarzenie za kilka dni znowu mogło się odbyć. W związku z tym no, trzeba mieć taki sprawdzony, dobry zespół, ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i lubią robić to, co robią właśnie, czasem kosztem i rodziny, i swojego życia prywatnego. No I z tak. tego jestem najbardziej dumna, że taki zespół udało się stworzyć. I pewnie Tydzień Kultury Beskidzkiej to jest to wydarzenie, które gdzieś tam zostaje. Tych wydarzeń jest tak bardzo dużo tak naprawdę w przeciągu roku, ale faktycznie wyróżniającym się i takim bardzo wymagającym też logistycznie jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. W zeszłym roku obchodziliśmy jego 60. edycję. Ponad 60 lat temu właśnie w Wiśle wszystko się zaczęło z potrzeby mieszkańców. Natomiast też czułam, że ta zeszłoroczna edycja to duża odpowiedzialność, która na mnie spoczęła, bo czułam, że są duże oczekiwania, że trzeba w jakiś sposób bardzo szczególny uczcić ten jubileusz. No i mam wrażenie, że w zdecydowanej większości udało się to zrealizować. Przede wszystkim jestem dumna z tego i spełniło się moje marzenie, że podczas koncertu inauguracyjnego TKB w zasadzie wszystkie zespoły regionalne, grupy śpiewacze, zespoły te najmłodsze i te najbardziej doświadczone stanęły na jednej scenie i udało nam się zrealizować zaplanowany wcześniej scenariusz. Nie ukrywam, że nie było to łatwe, bo różni ludzie, różne spostrzeżenia, różne oczekiwania, różne wartości czasem. I podczas prób przed tym koncertem też dochodziło do wymiany zdań. Natomiast wspólnie udało nam się naprawdę wszystkim stworzyć piękne wydarzenie, które, no, z którego też jestem bardzo, bardzo dumna. Udało się też podczas tego 60. TKB zorganizować mega duży koncert. Mówię tutaj o Trybuniach, Tutkach i Twinkle Brothers. Oni wystąpili w Polsce na Woodstocku i w Wiśle właśnie, więc to też niesamowite, no logistycznie trudne wydarzenie. Myślę, że też tak, duże przedsięwzięcie. Myślę, że też nie do końca byliśmy świadomi, jak to ostatecznie wyjdzie i ile tak naprawdę osób będzie chciało skorzystać z tego koncertu. Było przecudownie, myślę, że podołaliśmy też w większości, więc to wydarzenie też się na pewno zapisało na kartach historii jako wprowadzenie też pewnego rodzaju nowoczesności do tego bardzo ważnego wydarzenia w naszym regionie. No ale też
Muszę wspomnieć tutaj o nowym wydarzeniu, które udało się zorganizować w Wiśle i też już coraz mocniej wpisało na listę naszych imprez. No to jest Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Jesteśmy świeżo po czwartej edycji, w naszym odczuciu jedna z najlepszych, chociaż wszystkie były bardzo udane. Za rok będzie piąta edycja i już mamy plany właśnie jeszcze na rozwój tego wydarzenia. To jest takie wydarzenie, które powoduje, że Wisła jest odbierana trochę inaczej niż do tej pory. Czyli nie jest nastawiona tylko i wyłącznie na rozrywkę, zabawę, ale też na ważne rozmowy o bardzo istotnych dla nas tematach dotyczących całego świata i Polski. No i to też jest możliwość spotkania w Wiśle bardzo znanych i poważanych ludzi właśnie w życiu społecznym, politycznym, artystycznym i literackim ogólnie. W związku z tym to jest też bardzo takie wydarzenie, czy cel, z którego jestem, ze zrealizowania jego jestem bardzo, bardzo dumna. Jeszcze jedno wydarzenie, które było jakby nie tylko moim marzeniem, ale myślę, że też Referat Promocji Kultury, Sportu i Turystyki dążył do tego przez ostatnie lata i udało się zrealizować go w tym roku, to są Wiślańskie Noce Muzeów. Do tej pory odbywały się Noce Muzeów, ale w troszeczkę mniejszym zakresie. W tym roku udało nam się skoordynować całe to wydarzenie razem z referatem promocji i zaprosić do zaangażowania się 16 instytucji, obiektów z terenu Wisły. I właśnie dzisiaj mieliśmy takie spotkanie podsumowujące. Bardzo to wygląda no tak imponująco, bym powiedziała, ilość osób, które odwiedziły instytucje, w ogóle Wisłę w ten weekend, no i też zaangażowanie tych instytucji, pozytywny odbiór wśród mieszkańców, wśród gości, którzy nas odwiedzili podczas tego weekendu, bo zdecydowaliśmy się, żeby zrobić właśnie noce muzeów, a nie tylko jedną noc i to się też sprawdziło idealnie. No super, bogaty kalendarz imprez i kultury gdzieś tam widoczny jest z tej Pani wypowiedzi słyszalny. A czym będzie Pani, czym się Pani zajmuje już teraz jako zastępca burmistrza? No właśnie ten zakres, którym się zajmowałam przez ostatnie lata, ale też wcześniej przed WCK pracowałam jako naczelnik referatu promocji w Ustroniu, wcześniej w referacie promocji w Wiśle, więc jakby też mam pewną wiedzę na ten temat. No i ten zakres został mi przydzielony, czyli promocja, turystyka, sport i kultura. I tutaj w tym zakresie chciałabym takiej spójności działań między instytucjami, organizacjami pozarządowymi i takiego wzajemnego wspierania się we wspólnych działaniach. No a co robię teraz? Trochę jedną nogą jeszcze w Wiślańskim Centrum Kultury, bo nie wyobrażam sobie zostawić ich tak praktycznie z dnia na dzień, bo pewne rzeczy trzeba zakończyć, przekazać, no a też jesteśmy już po rozpoczęciu sezonu, więc kadrowo można powiedzieć, że w Wiślańskim Centrum Kultury jest trochę ubogo, więc trzeba jakby nadrobić i zatrudnić nowe osoby. No a też je trzeba przyuczyć. Na to trochę nie ma teraz czasu, bo sezon, czas leci nieubłagalnie. Już duże imprezy przed nami, więc takiego wsparcia chciałabym też udzielić Wiślańskiemu Centrum Kultury. No a drugą nogą jestem właśnie w Urzędzie Miasta, praktycznie na każde zawołanie, tak żeby funkcjonowanie urzędu w momencie, kiedy pan burmistrz jest na wyjeździe lub jest nieobecny, jakby było takie, jak należy. Uczestniczę w spotkaniach różnego rodzaju, w planowaniu różnych wydarzeń. Też reprezentuję pana burmistrza podczas właśnie wydarzeń kulturalnych i sportowych. I jakie wyzwania czekają panią i Wisłę w najbliższym czasie? Czym się będziecie zajmować? No,
Tak najprościej mówiąc, zarządzaniem miastem, co jest olbrzymim wyzwaniem dla mnie. A Myślę, miasto że... bardziej dla turysty czy dla mieszkańca? No właśnie tak, to trzeba wyważyć, żeby było i dla tych, i dla tych, żeby to był taki wyważony, zrównoważony rozwój miasta i żeby żadna ze stron nie poczuła się, że jest odsunięta na boczny tor. Głównie to się może dotyczyć mieszkańców, takie stwierdzenie, bo mogą mieć takie poczucie, jesteśmy miastem typowo turystycznym, żyjemy z turystyki, więc mieszkańcy, którzy nie działają w tej branży, mogą mieć poczucie, że może nie są na tyle ważni jak właśnie turyści, natomiast tak na pewno nie jest i to trzeba będzie kontynuować, tak, żeby mieszkańcy czuli się dobrze i właśnie zaopiekowaniem. To jest największe wyzwanie według mnie, żeby prowadzić zrównoważony rozwój miasta. I pojawią się pewnie jakieś nowe instytucje też na mafie Wisły, kulturalne i nie tylko. No tak, trwa w tej chwili duża inwestycja, czyli rozbudowa zaplecza Wiślańskiego Amfiteatru. Mam nadzieję, że na jesień tego roku już zostaną zakończone te prace takie deweloperskie, w sensie, że zostanie oddany budynek właśnie w stanie takim deweloperskim do wyposażenia po prostu wewnętrznie, czyli trzeba będzie sale nowe powstałe, czy część administracyjną wyposażyć. I to też jest wyzwanie, bo na to jeszcze nie mamy środków, trzeba będzie je pozyskać, ale są oczywiście pomysły, jak to zrobić. Szykuje się też kolejna inwestycja, czyli Muzeum Narciarstwa, która niebawem powinna ruszyć. No i też trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim po zmianie władzy w tym samorządzie wojewódzkim na temat Domu Pracy Twórczej Jerzego Pilcha, czyli domu rodzinnego Jerzego Pilcha właśnie. I też mamy nadzieję, że te konkrety już za niedługo się pojawią i będziemy mogli przystąpić do inwestycji. Teraz taki najpilniejszy temat to jest przywrócenie wieży na Baraniej Górze dla zwiedzających, dla turystów, bo ona została zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Wczoraj mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Wiślańskiego PTTK-u Nadleśnictwa już po pewnych krokach, które zostały zrealizowane, czyli przejęcie przez Wiślański PTTK tej wieży, która stoi na terenie Nadleśnictwa Wisła. One zostały wykonane, czekamy teraz na zaktualizowany kosztorys tych robót, jest deklaracja wszystkich stron, że działamy wspólnie, żeby tą wieżę jak najszybciej wyremontować i udostępnić zwiedzającym. I to też było takie angażujące bardzo, bo te formalne rzeczy być może na zewnątrz dla turysty, dla mieszkańca nie są istotne, natomiast one są bardzo ważne i bez nich nie ruszymy po prostu naprzód, a chcemy to załatwić tak, żeby już na kolejne lata był ten problem rozwiązany. I też z tego, co słyszałem, to będziecie się pochylać nad młodzieżą w Wiśle i trochę chcecie wysłuchać ich problemów, jak udoskonalić pewne rzeczy w tym mieście, czy nie? Tak, to też jest moje takie spostrzeżenie, że mamy w Wiśle pewną grupę społeczną, która może nie jest do końca zaopiekowana, nie mamy na nią pomysłu. I to jest właśnie młodzież, dzieci, młodzież, bo dzieci są zaopiekowane oczywiście. Chciałabym, żebyśmy rozpoczęli szerszy dialog z młodzieżą, żeby młodzież nam wskazała, w którą stronę iść, żeby spełniać ich oczekiwania, czego potrzebują, no bo nie jesteśmy w stanie sami wymyśleć. A po co pochylać się nad tym i myśleć, skoro można po prostu zapytać. Też chciałabym ten najbliższy czas, być może po sezonie dopiero, od nowego roku szkolnego, ale chciałabym zadziałać mocno w tym zakresie. No to trzymam kciuki i za te wszystkie przedsięwzięcia, jakie pani ma w głowie i z przodu i z tyłu głowy. No i co, na zakończenie zapytam jeszcze, skoro mówiliśmy o tym Tygodniu Kultury Beskidzkiej i taką klamrą może byśmy spięli tę rozmowę, to co, w najbliższym czasie Tydzień Kultury Beskidzkiej, na co się mamy przyszykować?
na 9 dni pełnych tradycji, ale też nowoczesności, ciekawych koncertów, mnóstwo dobrego jedzenia, ciekawych warsztatów, potańcówek, no i mnóstwo spotkań z dobrymi, ciekawymi ludźmi. Dobrze, to tego sobie też życzymy i do zobaczenia w Wiśle i nie tylko podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dużo zdrowia, siły i powodzenia w tych realizacjach wszystkich. Katarzyna Dziękuję serdecznie. Czesper-Wierczak była naszym gościem. Dziękuję wszystkim również. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy.